Cześć, witam wszystkich serdecznie w 300 odcinku. Tak, już nagrałem dla Was 300 odcinków. Aż sam w to nie wierzę, można powiedzieć. I co? I tak naprawdę powinienem dzisiaj usiąść w jakiejś dziczy, przemyśleć cały ten mój kanał, czy prowadzenie go ma sens, czy też nie ma. Ale myślę, że ma, bo cały czas sprawia mi to radość. Cieszę się, że jesteście, że oglądacie. A dzisiaj spotkałem się z Kamilem na barkach numer 2 ponownie we Wrocławiu, ponieważ doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy znowu złowić płoć. Ale ta płoć, o, miałem właśnie jedno malutkie, o, Kamil, miałem jedno małe te drgnięcie. No i tak naprawdę czekamy do momentu, kiedy, bo jest rano, do momentu, kiedy słońce się przebije, ponieważ ostatnio, jak tutaj łowiliśmy, cofnijcie się jeden odcinek, największy upał Kamil odłowił najlepsze ryby, czyli koło 11, 12. Później po nas był Krzysiek z wędkarstwa bez spinki i też bardzo fajnie weszły mu te ryby i też właśnie dopiero, kiedy robiło się tak naprawdę ciepło. Jak zauważyliście, ja dzisiaj inaczej, z wałkami sobie zanęciłem, więc całość przygotowań trwała dzisiaj około godziny, mimo że już wczoraj się namieszałem, ale dzisiaj się skleiłem. Kamil poleciał szklankami na sypko, łowimy stosunkowo 10 metrów bliżej niż ostatnio, ale jest tutaj podobne dno, więc się przybliżyliśmy. Jest to mniej więcej 22 metr. Liczymy dzisiaj na płoć, na leszcza, na cokolwiek, żeby w ogóle no, połowić ryby. Co tu dużo mówić, ale ja nie ukrywam, tłusta płoć byłaby tutaj bardzo satysfakcjonująca. Jeszcze raz Wam dziękuję, że jesteście. No i co? Chyba dalszych następnych 300 odcinków, nie? No dobra, czekamy na ryby. Oglądajcie. Do zobaczenia. Ja dzisiaj mam zanętę z Champion Feeda taką typowo płciową i pół na pół z gliną jezioro. Dosypałem troszeczkę konopi, takich prażonych. Fajnie pachnie konopiami, tak naprawdę typowo płciowo. Ostatnio widzieliście, wyjechałem tutaj z Wonder Blackiem tak na szybko, tylko żeby przyjechać, pach, 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 coś udało się podławiać, a dzisiaj już te przygotowania były zdecydowanie takie no, poważniejsze. Poważnie podeszliśmy do tematu, czy będą ryby, nie wiadomo. Dzisiaj też jestem na wędce długości 3,3 metra, ostatnio byłem na 3,9, ale też wiedziałem, że cię będę łowić troszeczkę bliżej, więc takiej długiej nie potrzebuję. Widać było spławy z rana, jakiś tam drapieżnik chodził, może boleń gonił, drobnica przy brzegu też. Tutaj widzimy jakieś uklejeczki. Ludzi nie jest za dużo. Po drugiej stronie, od strony Cypa jest trochę osób, a tam jest bardziej, można powiedzieć, są popularne te miejsca. Wiadomo, tutaj im z biegiem dnia, im dalej, tym będzie więcej tych ludzi. I później będą łódki, nie łódki, no i pewnie imprezowicze. Więc na razie rozkoszujemy się ciszą i ptaszkami. Kamil mówi, że dajemy sobie godzinę, że po godzinie wejdą, więc liczymy na to, że po godzinie zaczniemy odławiać pierwsze ryby. Za te 300 odcinków, chociaż teraz to się jeszcze w miarę, te odcinki, w miarę to jeszcze można jakoś oglądać, ale te pierwsze, jak ja sobie czasami włączam, to od razu wyłączam. Jaka żenada. O, branie. Jest. Ale coś małego. O, i spięła się. Może nie spiąłem w łowisku, tylko gdzieś tam obok. Kamil robi nam tutaj mgłę, robi klimat. Musi być klimat, nie? No mówię, tak się dzisiaj przygotowałem, przetarłem się na 2-milimetrowym sicie i tak nalepiłem wałki. Tak, że mi tam z szczytu nie wyszło, gdzieś tam mi się źle rzuciło, nie mogłem ich wyszarpać, któryś mi poleciał w połowie do wody. Dawno wałkami nie nęciłem, ja jednak nie lubię tych koszyków z kratkami, gdzie upychamy ten wałek, tylko zdecydowanie wolę rurki PCV, czyli śliskie, i jak czopujemy sobie od dołu, wtedy ten efekt wydaje mi się jest lepszy. Czyli po 30 minutach pierwsze branie. No mogłaby się chyba już zameldować. Jedna była, ale spiąłem. O, dopiero co powiedziałem, popuściło mi ten. Nagle patrzę, a tu szczytówka się wyprostowała, nie? No, leszczyk. Leszczyk. Płoci brak. Branie do brzegu. Normalnie patrzę, nagle, wiesz, przytuwa napięta, puf, wyprostowanie, nie?
Pamiętaj, kto jest najlepszym wędkarzem w mieście. Ja. Ja ci dzisiaj dam tutaj szkołę. Ja ci dam szkołę, bo wszyscy dookoła bijecie w kółko. Cały czas podchodzę olewatorsko do łowienia i mnie bijecie. Zobaczcie. Taka rybka. Hajowy. No to było takie fajne akurat. Powiedziałem, no mogłoby w końcu coś wziąć. Zajebiście to wyszło. Oh yeah. Kamil już wkurzony. Kamil już wkurzony. Ja tylko wstawiłem zestaw i się ułożyło. Ale wiecie, kto łowi na początku, ten marnie kończy. Mówię, pójdę, wyłączę już to nagrywanie. Po co będę was męczyć? A tutaj mamy znowu leszczyka. Nie ma tak, w płociową zanętę wchodzą leszcze, a w leszczową płocie, a w linową karasie, a w karasiową linę. No dobrze. Mówimy, co daje nam woda. Chociaż takie na lekleryku na zawodach to już by było coś. Dwa takie i byłbym mistrzem okręgu. Kamil mówi, że mam się tak nie rozpędzać. Co wy na to? Trzeba by go tak złoić 30 do 2 przykładowo, to by nabrał chłopak pokory. Kruszyna kiedyś tak na Wilczycach łoiła mnie. 20 do 2, 20 do 5. Poważnie. Co ty się wyrobisz? Co ty się wyrobisz? Drena na nas 6 mm. Daj mi, nichu. W kółko na to łowiłem. No tak naprawdę też nie miałem nic innego. Tam miałem jakieś tam, wiesz, te piaskowe Ringersy też były fajne. Później tak, wiesz, ten Orange Chocolate z Ringersa też jeszcze tam wchodzi. To był chyba hit. Hit nad hitami, no. Ale kotuje się tam w miejscu zanęconym. Poranne bączki na wodzie. Nic tak nie wkurza wędkarza. Kręcą się 5 minut, a może zaraz sobie popłyną. Była chwila przestoju, no i jedną rybę zerwałem z hakiem, bo chyba źle związałem przypon. I 5 minut później taki leszcz. Płoci na razie brak. O, i na to słoneczko czekamy. I wtedy się ryby odpalą. Ja na razie 3 na koncie, 2 spiąłem. Kamilek na razie ogląda wędkę, ale zaraz się rozkręci chłopak. Wiedziałem, że muszą nadejść i nadeszły. Czy na razie nadeszła? 32 cm. Płakał i wypłakał. Mówi, że odjazd jak na karpiach. Zaraz zobaczymy. A, leszcz. No taki, powiem ci, z 70 deko może mieć. Taka kilogramowa i to są, ojejku, nawet ponad kilogram. Bardzo ładnie. 46 nawet. Wow. Fajny leszczek, elegancko, dobrze. Jest w następnym rzucie u mnie. 27. Takie płocie już cieszą, naprawdę cieszą. Piękna ryba. Z tą łódką to chyba jakaś wynajęta akcja, bo wcześniej też pływali z 10 minut, robili bączki, a teraz są zupełnie inni ludzie na łódce i znowu kręcą bączki. No taka atrakcja pewnie za kilka dyszek. Łowimy niespełna 4 godziny, ryby biorą w kratkę. Na koncie mam 7 ryb, 3 płocie, 4 leszcze i 4 ryby tak naprawdę zgubiłem. No 3, tak?
Gdzieś tam szypa mi też poszedł. Kamil ma na razie jednego leszcza największego dzisiaj, 45 cm. Gdzieś tam jakieś miało delikatne puknięcia, no ale na pewno zdecydowanie nie tego się spodziewaliśmy. Ja postanowiłem po tych trzech płociach, gdzie w kolejnych trzech rzutach nie było w ogóle reakcji, a słońce jest coraz wyżej, niebo coraz bardziej klarowne. Donęciłem się trzema wałkami, spinką i z trochą ilością kastera. Na przeponie na haczyku znowu dwie pięki, o właśnie były dwa malutkie puknięcia. I postanowiłem się donęcić, bo no, doszedłem do wniosku, że albo wóz, albo przewóz, albo te płocie wejdą na dobre, bo takie smużenie cały czas tylko tym koszyczkiem chyba za dobrze tutaj nie wróży. Znowu było puknięcie, ale te płocie to normalnie kija zabierały, a teraz widzę, że to jakieś takie uklejkowe bardziej można powiedzieć branie. Jest 11, więc teoretycznie ta godzina, gdzie powinny one mocno brać, przynajmniej brały tak kilka dni temu właśnie, o tej godzinie najmocniej. Już jak widzicie, rozebraliśmy, bo jest bardzo, bardzo ciepło. Tak się właśnie, no i wyssane dwa robaki. Tak się właśnie zastanawiałem, czy po tym donęceniu będą od razu ryby, ale tak sobie pomyślałem, a pewnie z pół godziny, zanim zrobiłem zamieszanie tymi wałkami. Bardzo dawno nie łowiłem nęcąc wałkami, bo zazwyczaj nie chciało mi się tego robić, przyznaję. A czasami na pewno jest to dobry sposób na powodziowym. Ostatnio się przynajmniej sprawdziło, jak Adam tak robił. Aha. Czyli będziesz łowił na tej samej linii, tylko że wałeczki teraz robisz, tak? No właśnie, wałki poślesz. Dzwonił do mnie Szymon Ciachu, którego serdecznie pozdrawiam, i robił jakąś tam objazdówkę po miejscówach przeróżnych i mówił, że mogę być bardzo zadowolony z dzisiejszego wyniku. Dużo wędkarzy ma lipę w różnych miejscach. No ale wiecie, jak to jest. Czasami trzeba trafić, tak jak zawsze wspominam, na miejsce i na czas. Ciekawy jestem, by tutaj ten pan znowu z tą tyczką siadł, czy by tutaj wyjeżdżały mu ryby, czy też nie. Mi się akurat, miałem kastery w wodzie i wylało mi się wszystko do mojej kuwety z zanętą, dlatego, ale mam jeszcze w wiadrze drugą połowę zanęty. Przetrę sobie na 2-milimetrowym sicie, żeby było to pulchniutkie, takie idealne, jakie bym chciał. O kurde. No już nie będę cię wkurzać. Obiecuję, że się poprawię. Panie Kamilu, obiecuję, że znowu nie będę łowić ryb. Donęć i łów. Niech ci będzie dane. Chyba mamy płoteczkę. No powiem wam, taki bajzel dookoła dzisiaj swojego stanowiska zrobiłem jak nigdy. Ale ważne, że są efekty. 26. 26 centów. Więc już taka przyjemna. Pachnie konopiami ta moja zanęta dzisiaj. Naprawdę fajny zapach. No ewidentnie coś tam podpasowało rybom. Może nie biorą w tempo co minutę, ale 8 rybek już jest. Przyszedł mentor Kamil. Dotknął swoją wspaniałą dłonią wody i powiedział 45 metr. Kamil bierze właśnie drugą wędkę i zobaczymy, czy 45 metr wypali. Ale to ta bliska linia. Kamil właśnie rzucił na tą dalszą. Krąb? Płoć, ale ładna. O, fajna, o, największa dzisiaj. O, ty dziadu. No, 32,5. Zostawię tą metkę, bo tobie już się nie przyda chyba, nie? Tak, mi się już nie przyda łowcowi. Chwilą chłopak nie wciął jednego brania, bo się zagadał, a teraz od razu, czyli te wałki przyniosły jakiś tam efekt, a u mnie wędka jak zaczarowana już z prawie 2 godziny. Więc sytuacja się pomału zmienia, panie Kamilu. Po 2 godzinach przystoju u mnie jest taki patelniaczek, przyjemniaczek. Zobaczymy, czy płoć jeszcze przyjdzie, czy wróci. Piękny czerwony ogon. Płyń, przyjacielu. Piękna, 30.
taką dzidzię teraz malutką. W następnym rzucie taki leszczyk. Widzicie, 2-3 godziny praktycznie nic, zero, nagle wpłynęły. Nie ma co się poddawać, trzeba próbować. No ta niespełna 30 cm, też fajowa. Fajne branie, mocne. Zobaczcie na to. Chciałem ustawić właśnie dla Was na nagrywanie szczytówki zabiór. Niesamowity. 2 minuty później. Czy będzie dzisiejszy rekord? Ach, nie będę śrubować. 33 niespełna, ale jaka tłusta, jaka wielka. Zobaczcie, jaki brzuch. No przepiękna ryba. Nie ma co nawet mówić. Tak 10 cm, ale poobijany, chyba już wytarty. Leszczyk. A tak miałem zaczep czasami i ściągnąłem koszyk sprężyna z rurką antysplątaniową. No, jemy grilla, czy jemy w sumie kiełbasę i zaraz się zmywamy. Chłopaki się bawią, wypłynęli sobie na połowę barek. Tam dalej przy rędzinie kajaczki, nie kajaczki, a ci się kąpią. Wiosenny Egipt zakończony, można powiedzieć, strasznie jest gorąco, nie da się wytrzymać. Postanowiliśmy się zwinąć w okolicach godziny, nie wiem, tam 15:30. No też już nic się nie działo, w ogóle te ryby dzisiaj chimeryczne, prawda? Tak, nie było to już takie łowienie jak w poniedziałek, kiedy te płocie brały, no, czy też inne ryby w tempo, można powiedzieć. Całkiem inne łowienie, tutaj muszę przyznać, że się wy dzisiaj... No zlał mi tyłek, krótko mówiąc. W końcu na 300 odcinek komuś zlałem tyłek. Po 300 odcinkach się w końcu oddało. Udał. Tak. Nie no, tak naprawdę, no co, 8 płoci miałem, 6 leszczy, jednego okonia i to było tak, 2-3 ryby wskakiwały fajnie w tempo i nagle godzina, 2 godziny przestoju. Coś tam do nęcania, godzina, 2 godziny przestoju. Co było śmieszne, motorówki tutaj te pływały, nie? I mówiłem, jak nagle motorówka wlatywała na rędzin, to 2 razy miałem tak, że miałem od razu branie, jakby przegoniała ta ryba się z środka w naszą stronę i do Kamila mówię za 3 razem, ciekawy jestem, czy teraz też jak motorówka wypływała, czy też będzie branie. I było branie, nie? Akurat wtedy nie było pusto, ale gdzieś ta ryba może właśnie na środku stoi, tego się nie dowiemy, bo dzisiaj dosyć bliskie linie tutaj obławialiśmy, nie? Tak, też warto wspomnieć jeszcze, że jakby łowiliśmy bardzo blisko siebie, ale mieliśmy 2 sposoby nęcenia. Tak. I 2 inne zanęty. Tak, tak. Także siwy tutaj nęcił wałkami od początku, ja poleciałem bardziej na ciężko, ale na sypko. No i różniły nas zanęty. W stosunek glin do zanęty mieliśmy podobny, jednak... Ty zacząłeś samą spożywką tak, łowić, ja pół na pół? Tak, tak, tak. Ja więc pół... może to też był jakiś czynnik wpływający na może to, może te konopie coś podziałały, nie wiem. No tego się już nie dowiemy, ale... Jakoś tak dziwnie też później mi odskoczyły na 2 godziny, tobie ty nagle 3 ryby żeś złowił, u mnie 0. Jakieś takie, te ryby robiły co chciały, można powiedzieć dzisiaj. W ogóle jakby czułem, że one jakby nie są wnęcone, bo na tyle godzin, no te 14-15 ryb. No to taki średni wynik, ale no też fajna nauka po raz kolejny, nie? Dowiedzieliśmy się czegoś nowego, prawda? Ryby to nie koncert życzeń. Tak. Także następnym razem albo będzie lepiej, albo będzie jeszcze gorzej. Dokładnie. Dziękujemy, że oglądaliście. Dzięki, Kamil, znowu za fajne łowienie. Zostawcie za fajne spotkanie. W górę. Subskrybujcie kanał, macie dzwoneczek, aby być na bieżąco. No i co? Do następnego. Jo.